Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypcon, jest ze mną dzisiaj Dave. Ale witam was wszystkich najserdeczniej jak się da. I słuchajcie, tak jak widzicie w tym momencie dalej jesteśmy uwięzieni w tych tunelach, w których byliśmy. Oczywiście na live wyszliśmy, no bo jak to live prowadzić w tunelach, nie dałoby się. No ale musieliśmy tu wrócić. Jak widzicie, jest tutaj ta kratka, za którą nie możemy za bardzo przejść. Tam byliśmy przy tym grobowcu, który teoretycznie kazali nam zniszczyć. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, na dany moment proszę was o to, żebyście wbili na szef-shopa, ponieważ mamy takie koszuleczki, prawda, z Davikiem. Szef-shop jeszcze do mnie nie doszło, ale do Davika już doszło. Mam nadzieję, że na dniach do mnie przyjdzie też koszulki i że do was również przyjdą. Jeżeli przyjdą, koniecznie wrzućcie zdjęcie na Instagrama, oznaczcie nas, a na pewno się jakoś odwdzięczymy. Dodatkowo możecie wbić też na nasze Instagramy, Szczypson przez 2N i Dawid Podłoga Kochanek. Więc warto, myślę, że tam wbić, ponieważ to są naprawdę porządne Instagramy, na których za niedługo pojawi się również sesja z różnych tych takich rzeczy i tak dalej. No i przede wszystkim druga seria na Minecraft, na Szczypson Plusie i na Dave Plusie, czyli na naszych drugich kanałach Minecraft i Lego również tam możecie zobaczyć, więc tam zapraszam. Wszystkie linki oczywiście są w opisie. Dobra, słuchaj, Daveson, jest problem, ponieważ... Jak jest problem? No, musimy się stąd wydostać jakoś. Dobra. Tylko czekaj, ja bym poszedł tutaj gdzieś dalej. Jak ostatnio tu, jak byliśmy, nie, to nie mieliśmy żadnych itemów. Ale prawda, musieliśmy wrócić poza fabularnie do domku i jak widać teraz mamy dużo. Więc jesteśmy w sumie gotowi na tak naprawdę na wszystko, żeby tutaj wykonać. Ale tak, szczerze ci przyznam, że ja za bardzo nie wiem, co my mamy tutaj w tym miejscu robić. I wydaje mi się, że my powinniśmy przejść przez tamtą kratkę. Dobra, no to chodźmy w te kraty, no bo tutaj kurde nie ma naprawdę czego szukać. No, tak no dobra, no to dawaj tam, zobaczmy co tam jest. Aczkolwiek tu myślę, że jeszcze uda nam się dzisiaj wrócić i że powinniśmy tu jeszcze wrócić. Ponieważ coś z tym grobowcem trzeba zrobić, a przede wszystkim to ja bym się chciał stąd wydostać, żebyśmy już ogólnie mogli... Otworzyłem, o widać nawet, że się otworzyły, patrz. No. No dobrze, tak, tak, załóżmy, że to tak działa. Dobra, o nie stary, tutaj jest zielony ogóraz. Creeper. Trzeba uważać tutaj, o kurde, nie trafiłem ze w niego. Ups. Dobra, i uwaga, cios ostateczny. Dobrze jest. Dobra, idziemy do samego końca. Zobaczmy, co tutaj jest. Jezu, jak jest ciemno strasznie, nie? Pum, postawiona pochodnia. Dobra, i lecimy do samego końca. Już nie masz pochodni? Ej, dobra, są dwie skrzynki, nic więcej. Kilofy. Serio? Ale mamy kilofy. Kurde, no to może mieliśmy nie mieć. No chyba, no bo to było przygotowane na to, że nas tutaj jakby nie będzie, nie? Ale, ale widzisz, oszukaliśmy system, bo skończyliśmy odcinek wcześniej, wróciliśmy z powrotem i tu nagle ale do czego nam te kilofy teraz? Poczekaj, nie wiem, ty stary. Czekaj, a kop się, kop no tu. O, Daveson! O, Daveson! Ty to masz łeb! Ale żeś na pewniaku wskoczył. Dobra, mamy coś jakiś jest, kanał. Łopa, ale widzisz koniec kanału, bo ja nie. Nie. No to chyba nam się tutaj, prawda, zapowiada niezły rejs. Dobra. Dobra, dawaj, płyn. Parostatkiem piękny rejs. O, jest. Ale jazda, dobra. Ej, długi jest strasznie ten tunel. Jezu, my będziemy przecież 3 dni płynąć, co to jest? Ty, nie widać końca. A czekaj, już powoli widzę koniec. Dobra, no to nasze się nie jest zbyt daleko. Ale dobra, w każdym razie, słuchajcie. Nie wiem, co my mamy z tym, co my mamy o tym myśleć. Co to ma być w ogóle, bo jakiś tunel. W ogóle nie wiedziałem, że to takie rzeczy są. To jest dopiero jazda. Jak ty krzywo jeździsz, nie potrafisz szybko jeździć. Ja driftuję. Ale drift. Drift. Wow. Kurde. Ej, co ty robisz? Ej, czekaj, bo tu patrz. To? Czekaj, bo nam robię drogę powrotną w tym momencie. O, dobra, widzisz dobra. To? Pa, kurczę. Ej, łóżka tu tylko są. Ty, ej, w sumie tego nie przemyślałem. Łódką nie wpłyniemy przez wodospad. Dobra, nieważne. Ty, będziemy musieli na piechotę wracać. No nie gadaj. Ale patrz, tu jest aż bedrock. Ale jazda, patrz, pochodnie tu. Jak to jest nisko, stary. No, my jesteśmy tak nisko, że już... Łóżka. Pa. Jakie łóżka? Czekaj, bo ja nie wiem, jakie łóżka ci chodzi. Ej. Ej, to wygląda trochę jak pokój czyś, nie? No, ale taki bardzo podejrzany, kurde, ty, powiem ci szczerze, że... Jo, taki nie człowieka, to nie będzie kurde. No nie, to musiałby być jakiś potwór, taki kanałowy potwór jakby. Ale co, no, taki bagienny. Czekaj, czy jest tutaj coś jeszcze? Przeszukajmy tutaj tą dziurę, bo czuję, że tu coś może być jeszcze w sumie. Tu jest redstone tylko. Ale nie widzę nic więcej. Nie no, stary, nic nie ma. Ty, no, ale ja nie wiem, co my tutaj mamy robić. O co tutaj chodzi? Ja też nie wiem, stary, tutaj byśmy musieli chyba jakoś wyjść, albo jakieś sekretne przejście jest, czekaj. Nie, chyba nie. No to tak rozwalać też całe to też bez sensu, bo
No bo raczej tu nic nie będzie. W sensie, jakby coś było, to by było to jakoś zaznaczone bardziej, chyba mi się wydaje. Nie wiem, stary, my chyba powinniśmy stąd wrócić. Chodźmy stąd. I po prostu przyjdziemy tutaj, jak się dowiemy czegoś więcej. Co? Redstone. Redstone, to już mówiłem, że tam jest redstone. Dobra, dawaj, z powrotem lecimy. Ty, tylko łódka, patrz, nam utunęła. Ale czekaj, możemy ją przecież rozwalić i zabrać ze sobą. No przecież, patrz. No i elegancko. No, nie pomyślałem o tym. Ej, ale dobra. Słuchajcie, widzowie, musicie napisać koniecznie, jak co waszym zdaniem to było. Co to jest? Czyje to jest w ogóle? No, ej, jak wolno strasznie, no. Coś się dzieje. No, ale to wiesz. Gdy płyniesz tak wolno do góry, to wiedz, że coś się dzieje. Tak, tak. Znaczy, ty tak jedziesz szybciej niż ja. A ty jesteś żabą, no ale widzisz, ale jestem tostem, ja się unoszę na wodzie. Ej, ale faktycznie ty jakoś tak mega wolno lecisz. Ale bez sensu. Ale bez sensu, ej, to jest głupie już aż. Czekaj. Co się stało? Ej, no serio, kurde. No ja wiem, dlaczego tak wolno lecisz. Nie rób tak! Jesteś, wiesz, że sobie teraz przedłużyłeś, kurde, odcinek o jakieś 2 minuty, nie? No. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale ja jestem najwolniejszy chyba tutaj na świecie. Ja nie wiem. Ja walę. A mógłbyś flakiem właśnie się wstrzelić w sumie, no. Właśnie, ale nie mam skąd, kurde. No tam z dołu by trzeba było. Nie. Czekaj, rzuci ci łódkę? Nie, idź już stąd. Ej, bo leci łódka, ty, czekaj. Ja potem nie idę. Czemu nie? Nie. Nie rób mi nawet tego. Kurde. Ej, zejdź nam po łódkę, co? No nie! No ja płynę najwolniej jak się da! No weź tą łódkę. Dawaj, weź się flakiem wrzuć. Wow. Ale tam musisz stanąć przy boku jakimś. Tam na normalnie i się w wodospad rzucić. No wiesz, nie dolecisz tu całkiem na górę. Ale wiesz, żeby być troszkę wyżej, tylko... O właśnie, o widzisz jaki ty inteligentny jesteś? Tylko wodę, o. No, mogłeś to lepiej rozegrać. Nie mogłem, o kurde, dobra. Chyba mogłem. To chyba mogłem. Bardzo dobrze, dawaj, uwaga, 3, 2, 1. Pum, poszedł, pa, widzisz jak wysoko, dawaj jeszcze raz. Nie, spadaj. Dobra, postaw łódkę. Ej! Postawiłem, co? Nie mam. Nie, no masz ją w ręce, dalej mi pokazuje. Nie, serio, nie mam, pusta ręka. Masz ją w ręce, o, wyrzuciłeś mi ją. Co jest, ja jej nie widziałem. Zgadza, dobra, mamy to. O kurczę, tylko, no, już myślałem, że w drugą stronę popłyniesz, dobra. Nie, wracamy z powrotem, tylko ja nie wiem, jak my wrócimy tam. Ja tutaj driftuję. Nie, no, wykopiemy się tutaj normalnie. Driftuję. Mamy kill-offy, wykopiemy się. Tak, mówisz? No dobra. Ale nie, ja bym ten. No dobra, w sumie możemy się wykopać, co mi nie zależy na tym kanale. Tylko, ale skąd te kanały się tu wzięły? To jego jestem ciekaw. Nie wiem, stary, no ja mi się wydaje, że nie jesteśmy sami, kurde. No już, tak, jest grobowiec jakiś i tak dalej. Wydaje mi się, że znowu zostaliśmy rzuceni na świat, na którym jest coś więcej niż tylko my. Może tak, może to tak być. Czekaj, bo ja tu mam pomysł, patrz. Wystarczy dać łódkę tutaj. Teraz stanąć... Nie no, co ty robisz? Patrz, stajesz się na łódce i teraz możesz się strzelić... Aha. No, właśnie. Geniuszu. O, da się! Nie da się, bo... Da się. Dobra, ja jestem na górze, udało mi się, wow, ale jestem genialny, dobra, daj sobie. Gdzie byliście, w prawo, czy... Ucieka ci ta łódka. Parkuje. No kurde! Ja nie mogę. Nie wiedziałem, że będę miał taki ubaw z tego, że wódkę nie umiesz sobie ustawić. O, jest. No, już masz ją prawie dobrze. No! Jak ty to robisz? O. Kurde, no! Ona jedzie! Kurde, jak ktoś się ślizga! Dać się tam wyskoczyć, a to jest wyjście niby. Kurde, no jest!
Ale w prawo czy w lewo, kurde? Jak skaczę, ty właśnie spłaka. A, tam, tam, dobra. O. Ale ty nie jesteś w stanie doskoczyć bez tej łódki, widzisz? Nawet tam nie ma wyjścia! Jest. Ja. Ej, dawaj, przybiję ci piątkę w locie, dawaj, ho. Kurde, czekaj. Mogę lepszy pomysł. A, kurde, patrz jaki mądrala. Ty się na to nie da wskoczyć, dobra, czekaj. Dobra. Kurde. To, jesteś żabą, to ty się ześlizgujesz z tej łódki. Ale jest. To jest, dobrze, brawo. Tak, brawo, bo. Brawo. Wszyscy w komentarzach dzięki, piszą, dzięki. Brawo Dave, brawo. Dzięki. Jaki chłop, ile czasu mu to zajęło. Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy. Już mam dość tutaj pobytu, dłużej, mimo że było tu, nie ukrywam, trochę śmiesznie. Ej, ale my stąd nie jesteśmy w stanie wyjść, czekaj. Mam pomysł, czekaj. Moje geograficzne myśli mówią, że jeżeli będziemy się kopać tutaj w górę, to wyjdziemy. O kurde. No widzisz? Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Jestem po prostu mądrość, która drzemie w tej głowie. No kurde. No ja walę. Szybko. Ty masz jak płynie. Ale jest jakiś wolny. Ja. Nie wiem dlaczego. Wolna żaba, ty masz złamaną nogę chyba. No dawaj, wskakuj w tą łódkę. Nie, gdzie ja już jestem w fazie. Co? No, flakiem się odbiłem. Aha, taki jesteś cwaniak. Dobra, dobra. Rozumiem, dobra, ale udało nam się stamtąd wydostać. Tak jak widzicie, to wam jeszcze pokażę na koniec odcinka. Jego jestem cały popłakany po tym odcinku. Troszkę pobudowaliśmy na live'ie i poza live'em troszeczkę, dlatego tutaj nam się troszkę pozmieniało i zrobiliśmy już sobie taki całkiem fajny porcik. Mi się on mega bardzo podoba. Więc możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie i zapraszam was na live'y kolejne, ponieważ live'y są u nas codziennie od godziny 10 do godziny 12. Jutro rozpoczynamy live'iksa na kanale Dywa, więc zapraszam do Dejwika. Tam rozpoczniemy o 10, o 11 jest u mnie stream. Myślę, że warto być. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Na razie. Halo. Pa, pa.